Zdecydowanie można się nauczyć optymizmu, a od optymizmu już tylko krok do radości. I nie jest to jakaś amatorska gadanina, ponieważ naukowiec, psycholog o długoletnim doświadczeniu, jakim jest Martin Seligman, napisał nawet książkę pod takim tytułem, że optymizmu można się nauczyć. I właśnie też przytaczam to w naszej książce jako dowód, że jest to stwierdzony fakt. Można to zrobić poprzez zmianę sposobu myślenia. Otóż, kiedy zastanowimy się, jaki dialog wewnętrzny uruchamia się nam w momencie, kiedy coś się w życiu nie uda, to często stwierdzamy, że o wszystko obwiniamy siebie. I mówimy do siebie na przykład tak, bo ty nigdy nie potrafisz tego zrobić na czas, albo bo ty jesteś beznadziejna. Znasz takie powiedzenia sama do siebie. No i w związku z tym, kiedy złapiemy się na tym, że tak do siebie mówimy, wtedy zmień to, po prostu to zmień i powiedz sobie, tym razem mi się nie udało, to tylko teraz i z takiego, a nie innego powodu. Czyli była konkretna przyczyna, to był ten jeden przypadek, bo normalnie przecież zawsze wszystko mi wychodzi. I bez względu na to, jak to zabrzmi, to w twojej głowie wtedy nie powstaje przekonanie, że to ty jesteś wszystkiemu winna, tylko po prostu teraz się nie udało, ale następnym razem już na pewno tak. Oczywiście nie wyjdzie to od razu, trzeba ćwiczyć, ale z chwilą, kiedy podejmiesz już taką drogę, będzie ci wychodziło za każdym razem coraz lepiej. Natomiast to z pesymistami, tymi urodzonymi, jak powiedziałaś, tylko od ich decyzji zależy, czy chcą to zmienić, bo jeżeli chcą, to mogą. Natomiast dopóki jeszcze nie zechcą, no to jedną z naszych zasad jest akceptacja. Po prostu jesteś taką osobą, jaką chcesz być. Jeżeli zechcesz to zmienić, przyłącz się do nas i wtedy ci powiemy, jak to masz zrobić. Przynajmniej na samym początku, bo później zrobisz to już sama.